Sponsorem programu Liberty Corp. Distributor marki Ducati. Pirelli Polska. Producent, opony, meceler. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Duży gabaryt, masywny. Pierwsze wrażenie było takie, o rany, jak ja na niego wsiądę. Jest po 15 mm wyższy od mniejszej tenerki, a na małej tenerce już miałam momentami wrażenia, że nóżkami to tak ledwo dosięgam. Jedziemy do Sarajewa przez Mostar, będziemy zwiedzać Mostar. Tam też zjemy lunch, zwiedzimy miasto i po południu udajemy się do Sarajewa, gdzie spędzimy 2 dni. Motovisioner jest dumny powiedzieć swoich widzów, że jesteśmy partnerem tutaj w Polsce dla Two Wheels for Life. Jedna fundacja charytatywna z Anglii, która współpracuje z MotoGP, więc możecie sobie wyobrazić, że są powyżej jakichkolwiek podejrzewania i które zajmują się właśnie donacją do tych krajów afrykańskich. I dzisiaj my jesteśmy dumni. Zamówiliśmy jako początek jedna t-shirt, który kosztuje 20 funtów i wiemy, że większość tych funtów będą dedykowane, bo jak widzicie na stronie, są różne możliwości, żeby robić donacje, nawet od 10-15, możecie kupić ta wasze t-shirt i będziemy kontynuowali, bo jesteśmy przekonani, że my, motocyklistów, jesteśmy osoby specjalne. W okazji taki bardzo tragiczny pomagaliśmy ludzi, nawet we Włoszech, używając motocykle i teraz jest taki genialny sposób, żeby pomagać przez taki donację, nawet 10-15 funtów. Kupcie sobie t-shirt jak my i będziemy kontynuowali na następny odcinek Two Wheels for Life i będziemy udowodnić, co z tymi pieniędzmi było zrobione. Dziękuję za wasze uwagi i przede wszystkim za wasze natychmiast sprawdzenia strona internetowa w języku angielsku, niemiecku, hiszpańsku. Donujemy, donujemy, donujemy. Wsparcie dla Afryki. Zimno, zaczął padać śnieg, siadam w fotelu i mogę wreszcie opowiedzieć wam moje wrażenia z jazdy Yamahą Tenerką World Ride'em. Duży gabaryt, masywny. Pierwsze wrażenie było takie, o rany, jak ja na niego wsiądę. Jest po 15 mm wyższy od mniejszej tenerki, a na małej tenerce już miałam momentami wrażenia, że nóżkami to tak ledwo dosięgam. A nie jestem mała i nie mam krótkich nóżek. Natomiast jak tylko na niego wsiadłam, było bardzo miło i bardzo przyjemnie i fan z jazdy był ogromny.
World Trade ma przede wszystkim bardzo duży zbiornik, 23 litry paliwa względem 16 litrów, który był w małej tenerce. Te dwa wlewy, podobno chodzi pogłoska, że trzeba wlewać zarówno do jednego, jak i do drugiego. Podobno jest to bzdura. Pytałam się chłopaków u Mabajku, mówią, że nie ma to najmniejszego znaczenia, że to paliwo się oczywiście samo przelewa. Bardzo fajny silnik, już sprawdzony. To CP2, która już od lat jakby funkcjonuje i tutaj do niczego nie można się przyczepić. Fajny, dynamiczny. Przez jego środek ciężkości, który jest wyżej, bardzo fajnie się prowadzi. Gorzej przy manewrowaniu, zwłaszcza jak trzeba cofnąć, czy gdzieś zawrócić i tak dalej. Zwłaszcza też przy tej wysokości, tak? Przy moich gabarytach 173 cm. No jest to problem, w zasadzie muszę zsiąść z motocykla, żeby cokolwiek zrobić. Nowe zawieszenie, kajaby, no rewelacyjne. 20 mm większy skok, co jest bardzo dużo w porównaniu do tego, co było. Pełna regulacja. Fajnym dodatkiem jest amortyzator skrętu Olinsa, również regulowany. Może być to przydatne bardzo, zwłaszcza jeżdżąc w terenie, gdzieś tam wyrwie kierownicę, to nieraz zdarzyło mi się, że taki amortyzator uratował pożegnanie się i rozstanie z motocyklem. Bardzo fajną też nowością jest dostęp do filtra powietrza, który jest po odkręceniu kanapy i dojściu do tylko paru śrubek łatwo można szybko go wymienić. I co bym proponowała osobom, które chcą jeździć w terenie? Wymienić od razu ten papier na gąbkę, tak? Wtedy jest dużo trwalszy i zdecydowanie lepszy. To, co jest dla wielu bardzo istotne, nowy, 5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT, w którym jest parę opcji. Można sobie ustawić jego wygląd. Co jest bardzo fajne, jest funkcja ride, gdzie dla amatorów, którzy chcieliby wystartować w jakimś rajdzie, jest metromierz, który można sobie sterować lewym paluchem na kierownicy. Co jest bardzo niefajne, to jest przełącznik, a tak naprawdę takie kółko, którym się przekręcają, ono jest strasznie nieprecyzyjne. Szersze podnóżki. Stanie na tym motocyklu jest rewelacyjne. Pozycja, ja uwielbiam jeździć na stojąco, w związku z czym tutaj jak stanęłam, to możesz jechać godzinami, tak? Pozycja jest tak fajna, przez ten bak i zmianę trochę pozycji i wyprofilowania kanapy można dużo fajniej pracować przód, tył. Ta kanapa, to co jest też fajne, jest dzielona, tą tylną część można wypiąć, w związku z czym jak się jedzie z dużą ilością bagaży, można tam założyć taki jakby stelażek czy coś, tak, i do niego przyczepiać potem kufry bądź torby, jak kto woli i jak kto preferuje jeździć, tak. Te oczy takie jak takiego owada, które świetnie działają w nocy i oświetlają wszystko. Miałam okazję jechać nocny odcinek terenowy, zupełnie jak w dzień. Jest regulowany przedni błotnik, ma chyba dwie regulacje, można trochę go podnieść, chociaż dla mnie, szczerze powiedziawszy, wolałabym założyć taki endurowy wyższy, to znowu gdzieś przy jeździe w większym błocie, żeby się nie zapychał, tak? Dla osób, które w większości, przypuszczam, będą jeździły tym motocyklem głównie po szosie i po szutrach, bo do tego tak naprawdę on jest stworzony, do bardzo długich tras,
z dużym bardzo zasięgiem, także myślę, że to wystarczy, ale ja bym wolała i myślę, że jego wygląd jeszcze by się zrobił wtedy taki bardziej agresywny i adwenczerowy. Motocykl oczywiście tego typu adwenczer, co jest ważne, posiada możliwość wyłączenia ABS-u i ma aż 3 tryby. Nie ma jednego guzika zewnętrznego, którym można wyłączyć, co by było łatwe i szybkie w obsłudze, tak? Tylko trzeba wchodzić przez menu i za każdym razem, jak się ten motocykl wyłączy, to niestety ABS się ze względu na przepisy się włącza. Podsumowując, Tenerka super, dual sportowy motocykl dla wielu osób, choć nie dla wszystkich. Uważam, że w dalekie podróże, niekoniecznie właśnie europejskie, bo w Europie mamy dużo stacji benzynowych i to nie jest problem, tak? Ale jeśli chce się jechać w podróż dookoła świata, to jak najbardziej. 500 km na tym baku to nie jest problem, więc w wielu miejscach może być to bardzo, bardzo przydatne. Jeździłam w zasadzie po wszystkim, po asfalcie, po szutrze, po ciężkim terenie. Na tych oponach Pirelli shooter i asfalt super, bardzo uniwersalne opony. Natomiast jak już się zaczął robić piach, koniec. walka była i to było nieprzyjemne. Natomiast mega dużo fanów z jazdy, mega fajnie dynamiczny, zwinny jak na ten gabaryt. Fajnie się go prowadzi, także naprawdę uważam, że jest to motocykl dla wielu osób, natomiast nie dla wszystkich. Na pewno nie dla początkującego, trzeba jednak trochę pojeździć. Nic, tylko jechać w podróż. No. Pozdrawiam Was, Joanna Modrzewska, widzimy się w terenie. Sponsorem programu Liberty Core, distributor marki Ducati. Pirelli Polska, producent opony Meceler. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Pierwsze co podjeżdżamy, mamy namiar na parking, więc tam zostawimy motocykle i pójdziemy sobie na jakiś lekki lunch. Lunch zaplanowałem w restauracji, która jest widokiem na ten słynny mo, więc będziemy mieć na niego piękny widok. A zaraz po lunchu będzie czas wolny, pół godziny, 45 minut, żeby sobie przejść mostem, ponieważ ten most prowadzi do tej muzułmańskiej dzielnicy. Tak jest stragany, taki bardzo turystyczny. Dziesiąty dzień naszej motowyprawy do Albanii. Dzisiaj jedziemy do Sarajewa przez Mostar. Będziemy zwiedzać Mostar. Tam też zjemy lunch. Zwiedzimy miasto i po południu udajemy się do Sarajewa, gdzie spędzimy 2 dni, czyli jeden dzień całkowicie bez motocykli. Będziemy zwiedzać Sarajewo i miejsca, gdzie odbywała się ostatnia wojna. Także mamy przygotowany program. Nadal jest bardzo ciepło, wręcz gorąco. Dzisiaj ma być 33 stopnie w Mostarze. W Sarajewie podobno trochę chłodniej. Zobaczymy. Póki co pogoda dopisuje, humory też. No i miejsca są piękne. Zobaczcie sami. Jak Przemek? Spoko. Nastawienie? Bardzo. Forma? Forma ponad... Trzymam formę ponad normę. Nie. Najważniejsze, Jacek, ok, wszystko? Wszystko dobrze, tak jest, tak. Aby do przodu. Tak, dokładnie.
Wychu się ubiera. Zapomniałem zanieść tutaj. Maniuś. Nie, żeśmy zostali na sobie. Jacuś. To zobacz, jaki jest problem zrobić. Wodę trzeba nalać. Z piciem. Jacek, Leszek w najlepszym miejscu się zatrzymał. W cieniu. Przewidywałem. Jesteśmy w Mostarze, na Starym Mieście, tuż przy zabytkowym moście. Będziemy mieli lunch. Temperatura niestety podniosła się. Mamy 36 stopni, bardzo gorąco, ale jest fajnie. Turystów nie ma może zbyt wielu. Po lunchu idziemy zwiedzać Stare Miasto. Ale dno widzę. Tak tanio? Aż tak głęboko? Nie, na środku zresztą. Tak. Czekamy na resztę grupy. They cannot collect 50. I think as far as you know, we've died and then go back. Niestety skok się nie udał, przeżył. Nuda.